Witam serdecznie. Weekendowa wojna, uprising przeciwko Zone 51. My mamy w tej chwili trudną sytuację, dlatego że gramy w zmniejszonym składzie, jest nas 25, kilku graczy odeszło z gry z powodów osobistych i przeciwnik ma 29 graczy, czyli ma przewagę 4 graczy i to będzie ile? 24 flagi, tak? Także, no rzeczywiście to jest no, trudna sytuacja, trudno będzie wygrać, tym bardziej, że Zone 51 jest w tej chwili chyba na czwartym miejscu w rankingu i oprócz tego, że mają przewagę flag, to jeszcze dostają za zabicie jednego naszego gracza, dostają więcej punktów niż my, dlatego że wiadomo, jest 1500 punktów na planszy podzielone przez liczbę zawodników, więc w ich przypadku podzielone jest przez większą ilość osób, czyli mniej punktów za jednostkę. Dla porównania pokażę ja, ile jestem warta. 63 punkty za zabicie mnie z jednym z wkrzeszaczem. Kogoś może, kto jest równie mocny, reptile. Za zabicie jego dostaniemy 56 punktów. To jest bardzo duża różnica w punktach. Ok, no ale co, nie ma co drzeć szat, muszę sobie znaleźć kogoś do ataku. Najlepiej wezmę jakichś revivalów. Dlatego może zacznę od Fabio. Fabio, ok. Czyli tak, potrzebuję zielonych i niebieskich. Będę potrzebować. Więc pójdę z moim mocnym. Coś mi mówi, żeby sobie wziąć zamiast tego pana, wezmę mojego Minamoto. Tak, spróbujemy, ok. Dwóch wolnych. No zobaczymy. Okej. Alright. Poczekam z moją Aną, dlatego że wildcard trzeba będzie oczyścić po wildcard. Kogo stracę Minamoto? Tak. Oh no. No i nie wygląda zbyt dobrze sytuacja w tej chwili. Powiem nawet, że wygląda bardzo źle. Och. Niedobrze. Come on.
Okej, nie zrobił uniku tym razem. Oh no. Okej. Come on. All right. Dobra, teraz tak, utrzymać się jakoś przy życiu trzeba. Szczęście zbudowałam trochę pancerza. Oh, come on. Na resztkę sił tutaj pracuję. Jesus. Okej, uzdrawianie, uzdrawianie. Uzdrawianie znowuż. Oh no. No i teraz będę miała oczywiście. Oh. Co za głupota. Jesus Christ. Oh, thanks God. Phew. Alright, Fabio z głowy. Kogo teraz mam z wskrzeszaczem? Tom. Nie będzie Tom. Zielone. Tutaj muszę wziąć fioletowe. Dwa zielone. Trzy zielone, dwa fioletowe. No i kogo wziąć? Tą wezmę panią. Okej. Okej. Kto mu się zaraz zrobi? Ten mi się zaraz uderzy. Zbuduję trochę pancerza, chociaż atak artyleryjski zaraz się włączy, ale to
Nie szkodzi, trochę ochrony muszę mieć. O, super, uderzył w swojego. O to mi chodziło. Ja wspominałam ostatnio Oksie i mówiłam, że jest dla mnie bardzo ważny na wojnie. I to jak widać, to jest druga drużyna, która właśnie tej reguluje tych wskrzeszaczy, po prostu trzyma ich w ryzach i jakby spowalnia ich ładowanie. Także doskonały bohater. Okej, udało się następnego usunąć. Tu jest jeden wskrzeszacz. Dobrze, wezmę tego. Major Fab. Tutaj może wezmę czerwone w takim razie. Czerwony, zielony, zobaczymy. Czerwony. I zielone, tak wezmę. Cool. Powinien teraz terminusa uderzyć. Tak chciałam, żeby zrobił. O, niedobrze, widzę, że nie mam kolorów, także wskrzesi mi się terminus. Oprócz tego jeszcze Jocasta tutaj zadziała. Oj. Jezus, właśnie tego nie chciałam, żeby się to działo. Potrzebuję czerwone, potrzebuję. O, dobra. Okej. Więc tak, ja mam jeszcze
trzy flagi, ale nie ma sensu tutaj ich używać, bo one dosyć mocne, to różne mi zostały. Więc ja spróbuję znowuż tych wskrzeszaczy uderzyć, także zostawię to na razie i nagram w drugiej części. Okej, to do zobaczenia. Życzę powodzenia na wojnie. Pa, pa.